Czego tak naprawdę potrzebuje senior? Jak się okazuje, bardzo często chodzi przede wszystkim o kontakt z drugą osobą, rozmowę, poczucie bliskości. W zabieganym świecie nie jest to takie oczywiste i proste do zrealizowania. Takie potrzeby zaspokajają dzienne domy opieki. W Cieszynie działa m.in. Dom Opieki Tabor, który powołała do życia Fundacja Świętej Elżbiety Węgierskiej. Ten dom jest przede wszystkim dla osób starszych, dla seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia. Może nie każdy się czuje wtedy na seniora, bo to jest jeszcze taki młody senior. Natomiast co się w tym domu dzieje? Ten dom jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście nasze opiekunki próbują stworzyć dom, czyli miejsce przyjazne, gdzie seniorzy będą dobrze się czuli, gdzie będzie dobra atmosfera. Poza tym seniorzy mogą tam brać udział w różnych ciekawych warsztatach i zajęciach. Przychodzą od poniedziałku do piątku, mają możliwość korzystania ze śniadania i obiadu, ale przede wszystkim bardzo ciekawych ludzi zapraszamy. Seniorzy korzystają z różnych imprez organizowanych na terenie Cieszyna i poza, a także z różnych warsztatów i wycieczek, które są dla nich dostępne. Dzienny Dom Opieki Tabor zatrudnia stały personel. Dysponuje 18 miejscami. Obecnie korzysta 10 osób, więc jeszcze są miejsca i bardzo serdecznie zapraszamy. No to jak to wygląda, cała ta procedura? Gdzie się trzeba do kogo zgłosić? Jakieś dokumenty trzeba, rozumiem, dostarczyć? Należy zgłosić się najlepiej do administracji naszej Fundacji Świętej Elżbiety Węgierskiej, ale również można zdobyć informacje na stronie internetowej tejże fundacji i wypełnić takie formularze i też taką skalę barter, ponieważ te osoby muszą być w miarę sprawne, przede wszystkim, żeby mogły skorzystać z transportu, który my również zapewniamy na terenie Cieszyna. Z kamerą trafiliśmy do dziennego domu opieki Tabor na poranne zajęcia ruchowe i postanowiliśmy zapytać samych seniorów, czy są zadowoleni. Pani Józia, tak? Tak, tak. I chodzę tutaj już 4. czy 5. rok. Zachęcam drugie koleżanki, żeby tu też przyszły, ale nie chcę jakoś przychodzić, bo wolno w domu siedzieć. No właśnie, ale w tym domu, jak tak ktoś się sam mieszka, to... Sama mieszkam, to najgorzej jak sama w domu, bo to takie patrzysz te ściany i także tu uciekam i tu bardzo fajne towarzystwo takie jest i miłe panie są i koleżanki takie moje znajome jeszcze z zakładu takie, także bardzo zadowolona jestem i żeby to tak dalej było i żeby tylko drzewie pozwoliło i żeby mogli tu jeszcze chodzić. Pani Aniu, jak się pani tutaj podoba w tym domu? No bardzo się mi podoba. No, ja byłam w domu, męża miałam chorego, teraz 2,5 lata i tak jakoś byłam już jakoś osłabiona z tym wszystkim i tak dzieci zaproponowały, bo rozmawiała jedna córka z tą siostrą przełożoną i tak mi to tu zachwaliły, to miejsce i żeby spróbować. No i poszłam tu, już jestem 3 miesiące tutaj. Mnie się tu bardzo podoba, już tu chodzę 5 lat, więc już coś wiem na ten temat. Bardzo się cieszę z tego, no i przeważnie z tego, że nas też tu jakieś delegacje odwiedzają, zwiedzają nasz teren, wypytują się, co my tu robimy i tym podobne rzeczy, a my z byle czego, byle co też robimy, ale fajne rzeczy też robimy. Tak. Na pewno, że fajne rzeczy robicie, ale no to właśnie, no to co robicie? Kartki ze starego przerabiamy na nowe i tu są na wystawie, musicie ich też sfotografować. Czyli cały czas się coś dzieje, nie nudzicie się tutaj? Bardzo się dzieje i bardzo się cieszymy z tego miejsca, bo się tu spotykamy. No i opiekunki mamy też bardzo szykowne, siostry bardzo fajne, pan dyrektor też nas tu odwiedza od czasu do czasu, zagląda na nas. No bardzo dobrze, bo tak w domu bym siedziała sama, bo sama mieszkam, a tu no coś, i czy idziemy na spacer, czy tu się spotykamy, no to tak jest inaczej. Jak się okazuje, w dziennym domu opieki Tabor nie wszystko jest takie idealne. Jak zdradzają nam uczestniczki zajęć, brakuje panów, bo obecnie jest tylko jeden rodzynek. Jednego rodzynka mamy Rysia, ale on jest rozrywany na wszystkie strony, bo i opiekunki go potrzebują i my go wołamy jak coś trzeba, a on się nam tylko śmieje.
Czyli po prostu więcej panów by się tutaj przydało. Tak, bardzo by się nam przydało. Byłoby weselej może, albo i śmieszniej też. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Napotkała myśliwe trzeba.